Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest całka nieoznaczona, metoda przez podstawienie. Jest to jedna z wielu przykładowych całek nieoznaczonych, którą obliczymy wspólnie. Czego potrzebujecie? Na pewno wzorów całkowych, które znajdziecie na stronie matematykanaplus.pl w zakładce materiały, kartki i czegoś do pisania. Moi drodzy, na tablicy przykładowa całka, którą obliczymy metodą przez podstawienie. Oczywiście pojawia się zawsze pytanie, jaką metodę wybrać i dlaczego. Powiem szczerze, że niestety, ale pewne rzeczy przychodzą wraz z wprawą, czyli musicie naliczyć się mnóstwa przykładów, aby dowiedzieć się, którą metodą liczyć i która dla Was jest najskuteczniejsza. Więc pomyślmy. Mi kiedyś powiedziano, że metodą przez podstawienie liczy się wtedy, kiedy całka wygląda dosyć brzydko. Powiedzmy, że nasza całka jest dosyć brzydka, więc policzymy ją metodą, ale tak na serio. Jak wiemy, w tej metodzie musimy korzystać z pochodnej, więc też polecam udać się do poprzedniej części filmu, tam przykład podobny. Troszeczkę tłumaczę na temat tej metody więcej, ale o co chodzi? Jeżeli zaczynacie liczyć jakąkolwiek metodą, albo zastanawiacie się, czy ta metoda jest dla Was dobra i wybieracie sobie metodę przez podstawienie na początek do sprawdzenia, to przyjrzyjcie się. Wiemy, że musicie za coś podstawić, tak? Musicie za coś podstawić i policzyć pochodną. I jeżeli ta pochodna w wyniku da Wam coś, co jest podobnego w Waszej całce, to wtedy na pewno tej metody musicie użyć. O co chodzi? Patrzę sobie na naszą całkę. Patrzę i powiedzmy, że próbuję podstawić zalicznik, czyli mam 2x. Jeżeli policzę pochodną z 2x, to jest 2. No okej. Okay. Czyli powstało mi coś, dwójka, która też tu jest, ale co dalej z mianownikiem? Nie, to mi nie pasuje, ale spróbuję podstawić za x kwadrat plus 1. Liczę w głowie sobie pochodną i pochodna z x kwadrat plus 1 to jest 2x. I patrzę, że na górze w liczniku też mam 2x. Czyli tu jest jakby lepiej i wiem, że już coś mi świta, że ta metoda może pasować. Rozpiszmy to. Dla tych, którzy może nie widzą, naszym t przypuściłam, że to będzie x kwadrat plus 1. Czyli mam tutaj moje t. Liczę pochodną, czyli oznaczam to przez dt. I wychodzi mi, że to jest 2x plus pochodna została jest 0, czyli zostaje i zawsze muszę oznaczyć, że tutaj jest dx. I teraz próbuję sobie, nie wiem, ołówkiem, czymś innym oznaczyć moje podstawienia. Czyli za to podstawiłam t, a za to 2x dx widzę, że ja tutaj mam to samo, czyli ja mogę podstawić dt. Czyli ja sobie tutaj to zrobię, czyli to będzie dt. Jeżeli postawiłam tak, że nie pojawia się już żaden x i nic mi nie wyskakuje to, czego bym nie chciała, to znaczy, że moje postawienie jest bardzo dobre, czyli mogę użyć tej metody. Czyli spróbuję teraz dosłownie podstawić, czyli na górze mam dt, a na dole mam t. I zobaczcie, jak bardzo ułatwiła się nasza całka, uprościła. I ja nawet można powiedzieć, że ją polubiłam, tę całkę. I zaglądam teraz do naszych wzorów, bo jest to już tak łatwa postać, że jestem w stanie obliczyć ją ze wzorów. I co widzę? Widzę, że całka z dx po x, czy też dt po t, literki nie mają znaczenia, to jest po prostu logarytm naturalny z x plus c. Czyli ja mogę wykorzystać sobie ten wzór bezpośrednio już w moim przykładzie, czyli to będzie logarytm naturalny z t plus c. Ale uwaga, uwaga, wiem, że chcielibyście już skończyć, nie możemy, ponieważ nasz wynik, jako że zadanie było podane w x-ach, nasz wynik też musi się zakończyć x-ami, czyli ja zamiast t wrzucam to, co podstawiłam sobie na początku, czyli x kwadrat plus 1, czyli mam teraz logarytm x kwadrat plus 1 plus c. I dopiero w tym momencie, skończyłam swoje zadanie. No i dla Was do poćwiczenia na podstawie tego przykładu kolejny, czyli tu będzie tak 3x kwadrat dx przez x do trzeciej plus 2
Odpowiedzi, pytania, możecie wątpliwości wasze wysyłać na adres matnaplus@gmail.com. Zapraszam do kolejnych części z cyklu Całka Nieoznaczona. Więcej tematów i zadań możecie znaleźć na naszej stronie matematykanaplus.com.pl. Jeżeli chcecie, żeby pojawiło się na naszym kanale jakieś zadanie z rozwiązaniem, obojętnie z jakiego działu i poziomu zaawansowania, to także piszcie pod adres matnaplus@gmail.com. Zapraszam do subskrypcji kanału i życzę udanego dnia.